Witajcie kochani, święta za rogiem, a ja mam grypę. A tutaj trzeba pomóc mamie. U nas przygotowania do Wigilii trwają już od 2 dni. Robimy to z tego względu szybciej, ponieważ dzień wigilijny zawsze idziemy na poszukiwania. Jest to u nas tradycją. Natomiast z racji tego, że Wigilię robimy u nas, mamy gości, to musimy się ogarniać szybciej. Zaczynamy robić barszczyk, to znaczy ja zaczynam robić barszczyk. Wigilijny barszczyk. Ktoś się tutaj obija. Jak obijać? Ja kiełbaskę sobie wstawiłem. Białą. Zrobimy barszczyk, potem będziemy robić pierożki z kapustą i z grzybami, a potem ruskie. Nie śmiejcie się z moich rękawiczek, nie chcę mieć brudnych rąk, nie mam innych. Pokaż te rękawiczki. No faktycznie musimy z tymi potrawami się uwijać. Barsz u nas podstawa. No i musimy się uwijać z naszymi potrawami, ponieważ musimy podtrzymywać naszą tradycję. A jaką to tradycję, powiedz wszystkim? W Wigilię chodzimy na poszukiwania. Chociaż troszkę, ale... Rano śmigamy faktycznie z wykrywaczami, a później to już się tylko świętuje. Później co? Świętujemy 2 dni, nie? Przy stole z rodziną. A te rękawiczki to ty nie masz od... Czasami od tego, od wykopek, od poszukiwań? Nie! To są czyste wyprane. Dziewczyny robią swoje, a ja jestem tak miły dla wszystkich i robię kolację. Zobaczcie, co będzie na kolację dzisiaj. Biała kiełbaska. Wiem, że to nie okres Wielkanocy, tylko Bożego Narodzenia, natomiast lubimy dobrze pojeść. Niech się dobrze tutaj podparzy i w międzyczasie sobie zjemy coś. Dalsza część wieczoru wygląda tak, że Hania będzie ugniatała ziemniaki do pierogów ruskich. Hania, ty jesteś wojownikiem kuchennym. Mama zobacz, co ona robi. Chodź, miałaś robić. Ugniataj te ziemniaki do pierogów ruskich. Ściągaj swój kapelusz. Proszę łyżkę. Nie ty, miałaś praską. Gniatać. Praską, Hania. Gniatać. Gniatać. Weź mi to stąd. Gniatać. Ugniataj, ugniataj. Nie. Jak najpierw praską, a potem będziesz ugniatać, dobra? Tak! W swoim hełmie oczywiście, tak? Tak! No już gnieciesz zimnioki! Dajesz, maleńka, dajesz! Uważaj, bo będą tu wylatywać. Mocno, bo będą lepiej pierogi smakowały. Uwielbiam pierożki. A które najlepsze są dla ciebie pierożki? Z mięsem czy ruskie? Które lubisz pierożki? Ruskie. A co one mają w sobie takiego specyficznego, że ty je lubisz? Ziemniaki. I co jeszcze? Z mięskiem. Pieprz i? Nie, ja nie jem pieprz. Jesz, tylko nawet nie wiesz. I porożek, nie? Lulaj, że Jezuniu, lulaj. Tak się, kochani, zastanawiam, po co ty go czyścisz na wieczór? No przecież jutro jedziemy na poszukiwania. A myślałam, że wychodzisz gdzieś z nim. Nie, na nocki nie chodzę na poszukiwania, tym bardziej teraz w zimę. No ale nie mogę się doczekać, aż rano pojedziemy na poszukiwania. Tyle dni nie byliśmy, to i ciągnie wilka do lasu. A dzień Wigilii przywitał nas jednostopniowym mrozem. I taką piękną aurą, zaszronionym autem. A my zbieramy się na poszukiwania. Zajedziemy jeszcze do pałacu, pod pałac, pod ruiny pałacu w Kamieńcu. A, ja tak w ogóle też jeszcze musimy zrobić zakupy. Śledzika jeszcze dokupić. 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 Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając go śledzie ciąteczku na lirze. Mała na wysokości, mała na wysokości, a pokój na się. Pomyśl sobie, jakie to było bogactwo w tym pałacu. Ile tu jeszcze rzeczy wokół tego pałacu porzuconych czy zagubionych leży. Niesamowite. Wyobrażam to sobie. Ile razy bym tu nie przejeżdżał, to
wyobraźnia działa. Ale ja też tak mam właśnie takie myślenie, że jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, których jeszcze nikt nie wykopał, nie wydostał. Nawet już w środku tam pod gruzami, nie? Jest tam tego sporo. Wyobraźnia nasza rośnie. Poszukiwania, czas zacząć. Zaczynamy. Na dzisiejsze poszukiwania wybrałem się z Ewelinką i oczywiście z Golden Mask One 15 Black z dużą setką 13 cali, ponieważ będziemy prowadzić poszukiwania w lesie, a tu potrzebna jest głębokość. Widzę, że klęczysz, mówię, to podejdę. Dzisiaj piękna pogoda będzie. I mimo to, że jest mroźno, to będzie ładnie nam się chodziło. Chwal się, co tam masz, bo widzę. Tu. Co to jest? Monetka czy guzik? Weź pierwszy sygnał i byłaby moneta. No ty masz farta na każdych poszukiwaniach. Weź, bo w tych wielkich rękawiczkach nie mogę sobie poradzić. Zobaczcie, co ta Ewelina wyprawia na poszukiwaniach. Moneta. Serio? No. Poważnie, tylko nie wiem co, bo jest, zobacz, ufajdolona. Domu wyczyścimy, także gratuluję. Sprawdzimy w domku. Dzięki. Jakaś jest. No coś jest. Jak chodzicie po lesie, zwracajcie uwagę na to, co leży pod waszymi stopami. Zobaczcie. Niby to tylko cegła, a zarazem aż cegła, bo widać, że tutaj człowiek wysypywał śmieci i warto wokół tego miejsca pokręcić się. Ona sama tu nie przyszła, to człowiek ją wywiózł do lasu i to jeszcze musiał wywozić z innymi rzeczami, nie tylko same cegły, gruzy. A sami wiecie, że przy rozbiórkach domów czy przy gruzowiskach można znaleźć cuda. Ewelinka tam dalej walczy, gdzie znalazła monetę. A zobaczcie, co ja mam. Jakiś medalik, czy medal. Ciężko powiedzieć, co to jest, bo jest w paskudnym stanie. Jakaś postać. Nie wiem czego. To już raczej nie będzie do rozszyfrowania. Tego typu medaliki u nas spotyka się. Często na poprzednich filmach możecie zobaczyć, ile tego tutaj się kopie. Niemcy lubili obdarowywać się różnego rodzaju medalikami na różne okoliczności. A był o tutaj, w takiej oto dziurce, niezbyt głęboko. A co tam u ciebie? Coś dużego. Coś dużego masz? Chyba. Chyba? To jest dobre miejsce, bo ja tu kiedyś chodziłem. Jo, coś dużego masz. No. To kopaj. Muszę zobaczyć. Kopaj. Poszukiwania. Co? Jest? Jakieś żelastwo. Tak. Zaraz to odkopię, zobaczymy. Ale jak mięciutko, niby przymroziło. Słychać już to coś tam chrubocze. Jak mam duży taki sygnał, w sensie, że wiem, że coś dużego, zaraz martwię się, że bombę wyciągnę. U nas nie ma bomb, tu nie było działań wojennych. No, dajesz. Dajesz. Co to jest? To nie bomba, widzisz, to kawałek dźwiczki od pieca stare. A widzisz. Tego w kinie jeszcze nie grali. Ewelinka, chodź na chwilę. Zobaczycie zaraz. Morda mi się cieszy niesamowicie. Weź przejmij kamerę. O kurcze! Zobaczcie. Poczekaj, muszę sobie poprawić kamerę. Dobra, ja. Specjalnie ułożyłem w ten sposób, bo dlaczego akurat w ten sposób ułożyłem? Żeby pokazać, jak one leżały. Trzy w ziemi, tak. Jeden na drugim. Jedna na drugie, bo to łyżka. Jedna, jest to srebrne, tu jest na pewno srebrne. Zaraz pokażemy to. Patrz. Jedna. I tu jest druga.
Też będzie srebrna, albo z jakiejś stali. Ta jest na pewno srebrna, zobaczcie, bo ewidentnie widać srebro, które tutaj ładnie się prezentuje. Tutaj już jest gorzej, bo to może być stal jakaś, a to też raczej chyba jakaś stal, bo chociaż złapało tu jakiejś zielonej narośli patynę. To nie są srebrne, tylko po prostu tak leżały. Leżały tak, bo podkopałem, one były płytko, zobaczcie. Podkopałem, one sobie tutaj leżały. Wyciągam, od razu wiedziałem, że jest to srebrna łyżka, tylko no, nie spodziewałem się, że będą trzy razem złączone w ten sposób. Aczkolwiek nie jestem pewien do tych dwóch. Czy nie to są? Być pewien, szczęście jak nic. Myślałam, że dzisiaj tej monety mojej nie przebijesz. Chociaż no, nie wiemy, co to jest, ale już i tak się cieszyłam. No jeszcze chwilę wcześniej nagrywałem no, taką informację, pokazywałem cegłę, że w takich miejscach coś może się trafić. Te miejsce byliśmy tu parę razy, natomiast tak głęboko w las się nie zapuszczaliśmy. No a efektem tego wszystkiego właśnie są te srebrne sztuczce. Łyżki, przepraszam, bo sztuczców nie ma. Oczywiście ja zaraz sprawdzę jeszcze teren, bo pod wpływem emocji, energii nie obchodziłem tego miejsca. To jest, zobacz, tu przy drzewie. Takie drzewko. A tam kazał mi się przedzierać przez te bagniska, moczary. Także morda mi się cieszy niesamowicie. Szczęście jak nic. Jeszcze je ładnie tutaj zaprezentujemy. Zdarzało się, że w kupie człowiek znajdował dużo sztuczców w wcześniejszych latach. Teraz to już jest ciężko trafić. To jest na 100% ta jedna łyżka srebrna. Zobacz, nawet jest sygnowana. Pokaż do kamery tutaj. No coś tam jest. Będziemy mieli na stół wigiliny. Weź. Łyżkę. A tak na poważnie, nic, tylko się cieszyć. Ale tylko jest jedno srebro według mnie. To nie jestem pewien co do tych dwóch łyżek. Raczej tutaj są, to nie będzie srebro. Aczkolwiek trzy łyżki srebrne to też jest coś. Naprawdę coś. Cieszę się. Cieszę się, jakbym jakiś skarb znalazł, a to tylko trzy łyżki. Patrz, były prawdopodobnie w czymś owinięte. Mogły być owinięte, bo jest tutaj jakaś taka skorupa się potworzyła na tych łyżkach. Tutaj nie i na te, a nie, tu jest piasek. A patrz, tu przebija trochę srebrem. Mówię ci, że srebrny. Ja ci to mówię. Ty mi to mówisz? Tak jest. Cieszę się. Dawno nic ciekawego nie znalazłem. Mi się wydaje, że to zawsze ciekawe rzeczy. O ile można nazwać to ciekawe znalezisko, bo ja na przykład co kolekcjonuję? Co zbieram? Monety. Mnie monety cieszą. Ty lubisz guziki zbierać. No ja, guziki napoleońskie, no bo mieszkamy w takich okolicach, że tych guzików dużo występuje. Inni z kolei co zbierają? Odznaczenia. Inni hełmy niemieckie. Inni magnety. Każdego coś cieszy, nie? Fajne znalezisko. Mega. I trzeba się cieszyć i nie wybredzać, bo coraz mniej tego w ziemi leży. Bo jest nas coraz więcej. Tak jest. Ponad 100 tysięcy, pod 200 tysięcy szacuje się, że jest już detektorystów w naszym kraju i posługują się wykrywaczami metali. Jeszcze są tacy, o których nikt nie wie. O nas? Nie, o nas to wiedzą. Ja mówię o tacy, którzy chodzą, a nikt o tym nie wie. No tak, niezrzeszeni w stowarzyszeniach, czy niezarejestrowani w jakichś tam związkach. Działamy dalej. Działamy, nie mogę się napatrzeć, bo wspomnienia wróciły, jak to człowiek wcześniej większe ilości tego wykopywał. Tylko nie spoczywaj dzisiaj na laurach, bo jeszcze chwila chodzimy i znikamy. Ty miałeś sreberko, a ja mam złoto. Ja mówię, krzyczysz, jakby coś ci się stało, się wystraszyłem. No bo jak widzę taki kolor, to co mam robić? To się dre, nie? Ze szczęścia. To jeszcze się nie przyzwyczaiłeś, że u nas sporo tych pięcioręten feningówek wyskakuje. No ale dla mnie to jest szczęście. Czego? Złota czego? Weimaru. Złota Weimaru, gratuluję. Piątka? Piątka. Piąteczka. Ale w ładnym stanie. No ale co się dziwić, jak one ze stopu, jakie robiono te modele, też robiono elementy do statków, wiesz? No, to gdzieś tam wyczytałem. Mówisz, że się nie przyzwyczaiłam. Przyzwyczaiłam się, tylko ja się cieszę z każdej mojej znajdki. Tego ci najbardziej
zazdroszczę w tej naszej pasji. Co, wypaliłeś się? Ja? Na szczęście? Jo, wypaliłem się. Gdzie się wypaliłem? Jeszcze z wykrywaczem, jakbym mógł, to bym spał. Zamieniam się? Żartuję, chciałem zobaczyć twoją minę. A ty z czym byś spała? Coś bym się tam znalazła. Oj, nie żartuj sobie ze mnie. Co, kończymy poszukiwania na dzisiaj? No, kończymy. Jedziemy jeszcze zakupy. No i przygotowania do Wigilii. Jeszcze sałatkę muszę zrobić, śledzie. Browary kupić? Tak jest. Ale to już moje. Na pierwszy dzień świąt, no bo w Wigilii nie wolno pić. Nie, no w Wigilii wiadomo, że nie wolno. Kawę. Także jadziemy do domu. Jedziemy. Po poszukiwaniach dalsze przygotowania do kolacji wigilijnej. Spójrzcie, nie wiem czy robicie zupę grzybową, ale to jest nasza, to jest jedno z naszych podstawowych dań. Zupka grzybowa z kaszą, bardzo dobra. No i oczywiście też śledzika nie może zabraknąć w różnej postaci. Czasu mało, także musimy się uwijać i przygotowywać do wigilii, rodzinnej wigilii. Lubisz coś śledziki? Mhm. Apetycznie wyglądają, nie mogę się już doczekać. A ty się z zupą grzybową chcesz objadać? No ja lubię zupy grzybowe, śledziki, wszelkiej maści, wigilijne potrawy. Weź się za robotę. To się robię cały czas. Jestem operatorem kamery i nagrywam. Oczywiście ryby po grecku też nie może zabraknąć i różnych sałatek, w tym sałatki warzywnej. Kominek dodaje nam uroku, choinka przystrojona, czekamy na prezenty, a Hania za chwilę będzie uczyć się kolędy. Przybliżam jem dobre tanie pasterzy, grając kocznie, dzieciąteczko na wirze, trwała na wysokości, trwała na wysokości, a pokój na ziemi. Trwała na wysokości, a pokój na ziemi. Brawo. Brawo, brawo. Chcieliśmy złożyć wam serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Bogatego Mikołaja. Bogatego Mikołaja. Korzystając z okazji w przyszłym, na przyszły nadchodzący 2023 rok, dużo miłości, szczęścia, ukochanych skarbów, czy to kobiety, czy to mężczyzny, czy tych skarbów fizycznie, które sami wykopiecie, korzystając z wykrywacza metali. Tego wam serdecznie życzymy. Dużo miłości przede wszystkim, no i pociechy z dzieciaków. Tak jest, bo to najważniejsze. Do zobaczenia, my uciekamy na Wigilię. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.